Dodatki, których używam. Pierwszy, totalnie podstawowy dodatek, to jest oczywiście procentownik. Ja używam akurat tego. Pokazuje on procentowo, tak jak zresztą nazwa wskazuje, ile procent mamy życia, ile procent mamy expa. No i to w sumie na tyle. Kolejnym dodatkiem, który też jest podstawowym dodatkiem i zawsze go posiadam, to jest minutnik NISI, czyli działający zarówno na nowym interfejsie, jak i na starym interfejsie. Jest to dodatek, który po ubiciu elity 2 pokazuje jej czas w lewym górnym rogu. I co ciekawe, w momencie, gdy znajdujemy się na innej postaci, po przyciśnięciu lewego kontrola mamy tutaj takie dwie strzałeczki. Po kliknięciu ich, y, automatycznie dodatek nas przelegowuje na odpowiednią postać do danej Elity 2, która została zbita. Konfiguracja tego dodatku znajduje się tutaj. Klikamy sobie tą zębatkę, no i tutaj mamy mnożniki czasu, czyli jeżeli gramy na świecie prywatnym, ustawiamy sobie to na 3 bądź na inną, inny mnożnik, który jest dostępny na świecie prywatnym. No i to sobie wszystkie ustawienia, jakie tylko są, możecie poogarniać. Kolejny dodatek bardzo przydatny, zwłaszcza na ekspowisku, to zjadać złota. Ja akurat mam zainstalowany taki zjadać złota. Nigdy mi nie zawiódł i wiem, że na pewno działa. Przydatny jest oczywiście nie tylko na ekspowiskach, ale także gdy stoimy na jakichś dwójkach, które to złoto oddają. Gon między innymi. Z tego co pamiętam, to ten dodatek chyba co 3 czy tam co 5 sekund przeczesuje całe torby nasze, wszystkie. I jeżeli jest tam jakieś złoto, to po prostu je zjada. Trzeba uważać na ten dodatek, ewentualnie go odinstalowywać W momencie, gdy robimy sobie jakieś questy, na przykład na te monety takie z Huzal, y, skrypty, które musimy zdobywać i przynosić tam chyba y, do jakiegoś NPC-a, wtedy trzeba ten dodatek odinstalować. No bo on jednak a to automatycznie złoto będzie nam zjadał. Także miejcie się na baczności, bo ja tak swojemu zastępcy y, jakiś czas temu zjadłem całe złoto, które sobie zbierał z runi między innymi. Kolejny dodatek, i to jest zawsze y, chyba największe pytanie na moim kanale, od jakich ramek używasz. Obecnie używam ramek, które się nazywają ramki temu fix. Po zainstalowaniu klikniecie oczywiście F5, wchodzicie w konfigurację, klikacie czerwony przycisk konfiguracja i tutaj macie bardzo, bardzo, bardzo dużo ramek do wyboru. Po prostu klikacie sobie lewym, jak kliknięcie jedziecie do góry, klikacie zamknij. D ramki, których ja obecnie używam, są to ramki od bluźka no i one się znajdują mniej więcej tutaj na końcu, klikacie tutaj, jedziecie do góry. I sobie zamykacie. Fajny ten dodatek jest o tyle, że na tych ramek jest naprawdę sporo i każdemu raczej któraś z tych ramek przypadnie do gustu. A jeżeli chodzi o ramki, których używałem kiedyś, te, które sobie mogłem sam konfigurować pod względem właśnie tego, że legendy mają być niebieskie, żółte i tak dalej, są to dodatki custom borders. Instalujemy je, klikamy F5, klikamy prawym przyciskiem, myszy tutaj na pink i pokazuje nam się panel. I tutaj sobie możemy dowolnie unikaty zmieniać, załóżmy na green, a legendy na przykład na. Blue. Klikamy sobie zapisz, klikamy F5, no i mamy zmienione ramki zgodnie z naszymi upodobaniami. Obecnie tych custom borderców nie używam, bo już mi się znudziły i przeszedłem właśnie na te ramki Fix. Kolejny dodatek, właściwie dwa dodatki, które nam może nie tyle pomagają mechanicznie w grze, co raczej wyglądowo nam cieszą oko, to jest dodatek pierwszy z nich stare legendy, odświeżenie, tak się on nazywa oraz dodatek obło stare grafiki. Dodatki te podmieniają oczywiście wyglądy nowych itemów, na przykład tutaj z obła na stare, oraz podmieniają wyglądy nowych legend na stare legendy. Oczywiście nie są to wszystkie legendy. Panel tego dodatku stare legendy wygląda w ten sposób. Klikamy sobie go lewym przyciskiem myszy i tutaj możemy sobie wybrać, które legendy chcemy mieć podmienione, jeżeli chodzi o ich stare grafiki. Natomiast jeżeli chodzi o dodatek obu stare grafiki, to on nam podmienia te grafiki automatycznie. Kolejny dodatek, który jest według mnie podstawą, to jest oczywiście QG. QG, czyli Quick Group, czyli szybka grupa. Instalujemy go, klikamy F5, podchodzimy do jakiegoś ziomeczka. Po naciśnięciu przycisku K dodajemy go automatycznie do grupy, także nie musimy chodzić i klikać lewym przyciskiem myszy, zaprosić do grupy, tylko po prostu możemy tych ludzi tak naprawdę też masowo dodać do grupy. Jeżeli nie wiem, 8 osób stoi wokół nas, klikamy przycisk K i do tych 8 osób te zaproszenia do grupy zostają wysyłane. Także bardzo przydatna opcja. Kolejny dodatek, również bardziej cieszący oko, aniżeli zmieniający nam jakoś mechanikę, to jest Legendary Notificator. Dodatek, który wyświetla takie fajne powiadomienie, zarówno dźwiękowe, jak i wizualne na ekranie po drognięciu legendy. Pewnie nieraz widzieliście to na moich filmach. Panel tego dodatku Wygląda w taki sposób, czyli takie budki, które sobie możecie przenosić. Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy macie panel ustawień, czyli co ma być napisane po legendy, jaki ma być kolor obramowania tego panelu łupów, czy okna łupów, czy ma być dźwięk. Można sobie podmieniać dźwięki na jakieś własne, czyli możecie nagrać sobie na przykład jak bestiar drze mordę po legendy i sobie ten dźwięk podmienić, i za każdym razem, gdy taka legenda będzie Wam spadała, nie tak jak teraz, to będzie wyświetlony piękny komunikat. Kolejny dodatek jest to Minima Plus, i to jest kolejny z podstawowych dodatków który musicie mieć dodatek Minimap plus, dokładnie tak się nazywający i od takiej właśnie osoby instalujemy go, klikamy F5, oczywiście początkowo ten dodatek macie skonfigurowany pod literą R, także klikacie sobie literę R i pokazuje wam się taki panel. Po kliknięciu w tą zębatkę otwiera wam się panel cały ustawień i tutaj możecie sobie wybrać kolory, czyli nasza postać czy ma być czerwona, czy niebieska, czy jaka. Zawsze po wszystkich ustawieniach, jakie sobie zmienicie, jeżeli chodzi o kolory, klikacie sobie zapisz i macie je naniesione od razu na waszą mapkę. To jest ten dodatek, który wam pokazuje również respy herosów na mapie, bo o to też często pytacie. I tutaj ja mam ustawione to w taki sposób, że heros jest pokazany na czerwono, miejsce respu herosa, czyli pokazane respy, gdzie dany heros na danej mapie się respi, mam na czerwono, a w momencie, gdy już ten resp sprawdzę, on zmienia kolor na taki błękitny, jasno-niebieski, czy, czy właśnie taki po prostu. Także minimap plus to jest ten dodatek, który ja stosuję do szukania herosów i używam na co dzień wizowie. Tutaj macie oczywiście też wiele innych ustawień, warstwy, wygląd mapy, rozmiar mapy, jaki ma być u mnie, te ustawienia wyglądają w ten sposób, także możecie sobie wszystko tutaj poogarniać, chodki, czyli to otwieranie mapy zamiast na R mam ustawione na E i co ważne, jeżeli gracie na świecie prywatnym, to max przewagę musicie ustawić na, no ja akurat mam na 50, jeżeli na waszym serwerze jest na przykład 30 leveli przewagi, to tutaj sobie musicie to zmienić, domyślnie jest to ustawione na 13, czyli na światy publiczne, także warto jest to ustawić i trzeba to ustawić, ponieważ jeżeli będziecie mieli ustawione to bazowe 13 leveli przewagi, a wbijecie na świat prywatny, to na przykład na 80 levelu już nie będziecie widzieli na przykład złego przewodnika, ponieważ będzie on szukał do 76 levela maksymalnie. Dlatego ustawiacie sobie 50 i wtedy możecie na 113 levelu normalnie mieć dalej złego przewodnika na mapie, czy jego respy i tak dalej. Także tak to wygląda. Kolejny dodatek, czyli numerowanie członków grupy. Jak sam dodatek mówi, numeruje on nam członków grupy. Jeżeli mamy 7 osób w grupie, a idą nam 4, no to on nam pokaże, że faktycznie już jest 7 osób, także te 4 to będzie za dużo. Pozwala to uniknąć jakichś tam problemów, złych obliczeń. No, i w sumie tyle. Teraz przelgowałem się na inną postać, bo chcę wam pokazać kolejny dodatek. Kolejny dodatek to jest oczywiście k też bardzo przydatny, jeżeli chodzi o robienie questów. Najbardziej, chyba, jeżeli chodzi o robienie questów. Polega on na tym, że po zainstalowaniu, oczywiście podchodząc do jakiegoś npc a nie musimy na niego nawet klikać lewym przyciskiem. My szybko podchodzimy, klikamy literę Q i otwiera nam się okno dialogowe. Po otwarciu okna dialogowego mamy do wyboru akurat tutaj 5 opcji, i każda z tych opcji ma przypisany swój numer. Zaczynamy oczywiście od cyferki 1, i to dajemy jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę i nie trzeba klikać lewym przyciskiem myszy na przykład chciałem się teleportować, tylko wystarczy oczywiście kliknąć jedynkę na klawiaturze, no i mamy do wyboru kolejne okna dialogowe, tutaj możemy sobie wybrać załóżmy kliknąć na klawiaturze numer 3 i jesteśmy teleportowani do Werbin, także może tutaj to akurat nie jest jakoś niezbędne, ale w takich questach w których jest bardzo dużo przeklikiwania bardzo, bardzo ten dodatek się przydaje, bo wtedy nie musicie klikać myszką, tylko sobie klikacie jedynkę, 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 jedynkę skipujecie, bo i tak tych questów Wojtek Kieszyta, a przynajmniej ja, No i tyle. Także k bardzo przydatny dodatek. Polecam serdecznie. Kolejny dodatek to jest wykrywacz Herosów by Classic. Tutaj chyba nie ma za bardzo co wyjaśniać. Pokażę Wam ewentualnie panel tego dodatku. Tutaj się go otwiera, a moje ustawienia wyglądają obecnie tak. Także sobie możecie to zobaczyć. Następny dodatek, czyli SEQ, czyli Show EQ. I polega to na tym, że jeżeli mamy jakiegoś gracza obok siebie, ja akurat nie mam, klikamy na niego lewym przyciskiem myszy i klikamy Pokaż EQ. Pokazuje nam się jego ekwipunek. Oczywiście, jeżeli ta osoba na noc zdjęła swój Hipunek, tak, żeby na forum ten Fipunek nie był widoczny, no to wy też tego eku nie będziecie widzieli, ponieważ ten dodatek pobiera eku z forum. Także, jeżeli ktoś sobie to eku ukrył, to ten dodatek wam tego eku nie pokaże. Następny dodatek to jest auto heal nowy. Ja używam dokładnie tego. Jego panel wygląda w ten sposób i jest naprawdę prosty. Po pierwsze, zaznaczamy sobie od ilu procent ten dodatek ma nas leczyć, akurat mam zaznaczone, że od 95 i czy ten dodatek ma używać wszystkich mikstur dostępnych w eku, czyli, zarówno tej, zarówno tej, 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 tej i tej, czy na przykład ma używać tylko mikstury babeczka z kością, załóżmy, nie? jeżeli sobie ustawimy tylko babeczkę z kością, to on będzie nas y, tą babeczką leczył, dopóki ta babeczka nam się nie skończy, jeżeli się nam skończy, to ten dodatek nie będzie nas liczył, także leczył, przepraszam, także zawsze warto mieć ustawione wszystkie mikstury i z tego dodatku to na tyle. Kolejny dodatek, czyli mój motyw wyglądający no w ten sposób, jak wchodzimy sobie w jakieś okienka, to tu mamy takiego pięknego Wiedźmina, dodatek ten to oczywiście motyw Witcher, dokładnie taki, yy, no i tyle. Następny dodatek to jest lot filter poprawiony, używam dokładnie tego i jego panel wygląda w ten sposób. Tutaj mamy takie LF po lewej stronie. Klikamy sobie go. Panel jego też jest prosty. Moje ustawienia wyglądają w ten sposób: czyli automatycznie mi zamyka walki, ale nie akceptuje mi automatycznie łupów, bo to jest niebezpieczne. Lepiej sobie to lepiej sobie to yy, oczywiście odznaczyć. Dalej, jeżeli minimalną wartość łupu ustawimy sobie załóżmy na 1, czyli niemalże wszystko w Margonem ma minimum wartość 1, no to będzie nam on wszystkie zwyklaki z Edwujek, z Herosów, czy no, z Herosów może nie, ale z Edwujek zbierał, czy z załóżmy. Jeżeli chcemy, żeby ten dodatek odrzuca nam wszystkie zwyklaki, to wpisujemy sobie tam, nie wiem, 10 jedynek, 10 dziewiątek załóżmy, czyli wartość jakąś chorą, której żaden przedmiot w grze nie ma. Dlatego jeżeli takiej wartości dodatek nam nie wykryje, to te zwyklaki załóżmy będzie nam odrzucał. Tylko zwyklaki, ponieważ rzadkość, czyli legendarne, heroiczne, unikatowe bierze ten dodatek nam zawsze. Także nie macie się o co martwić. To wartość łupu jest tylko do przedmiotów zwykłych. Także ja wszystkie zwyklaki, laki zawsze odrzucam, też możecie sobie wybrać, oczywiście, jeszcze typ, czyli czy ma wam łapać kamienie runiczne, smoczeruny, błogosławieństwa itd. itd., itd. i tak dalej. Ja akurat tu mam też zaznaczone wszystko, także smoczerunki, jak są, to też mi zaznacza, że je chcę. I filtrowanie po nazwie, no to jeżeli stoicie na jakieś dwójce, załóżmy, no to możecie sobie dokładną nazwę przedmiotu, po który stoicie wpisać i będzie wam łapał właśnie ten przedmiot, chociaż. Tego raczej nikt nie używa, raczej się zbiera zawsze unikaty, heroiki i legendy. Kolejny dodatek to jest My World. Ten dodatek po prostu jedyny, co robi, to dodaje nam tutaj obok naszego levela nazwę świata, na którym obecnie się znajdujemy. Także ja mam Stoners, wy będziecie pewnie mieli Mayuna, Aka, Boty, bardzo dużo i nie da się grać. Kolejny dodatek, jak go jakoś nie używałem, ale jest też fajnie, fajny dla oka, kurcze i, i przydatny paski życia w walce. Dodatek dodaje paski życia w walce. XD. Kolejny dodatek to jest podświetlanie grupy i to jest dodatek, widzowie, który musicie mieć. Musicie mieć ten dodatek, ponieważ y, można bez tego dodatku zrobić naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo faili. Czasami zdarzają się ekspowiska, gdzie stoi, załóżmy, między innymi na koboldach, gdzie stoi Fowerk Turim i y, na tym swoim najniższym poziomie i tam też są jakieś grupki po prostu tych innych koboldów. Nieraz było tak, że wchodząc tam, y, najeżdżałem na grupę, myśląc, że to jest po prostu grupa mopków, a okazywało się, że jest to grupa właśnie z Fowerkiem Turimem i po prostu pada w głupi sposób. Podświetlanie grupy pokazuje nam wszystkie mobki, podświetla nam wszystkie mobki, które są w danej grupie i to pozwoli nam się uratować przed zaatakowaniem właśnie grupy z myślą, że jest to grupa zwykłych mobów, a tak naprawdę jest to grupa z Eliton 2. Yy, także warto, warto ten dodatek zainstalować, jest mega przydatny i polecam. Dwa ostatnie dodatki tyczące się naszych walk. Pierwsze z nich to Titan Helper pokazuje nam, czy yy, nie wiem, czy ogłuszony jest załóżmy tam, czy ma na sobie jakieś spele nałożone i tak dalej, tak dalej. Po prostu wiele, wiele informacji Informacji o naszej walce przeciwko Tytanowi, czy Tytan ładuje jakieś, jakieś super kurcze moce i super ataki, tak żebyśmy wiedzieli na co się przygotować. Fajnie jest to wszystko pokazane, także polecam. I ostatni dodatek to jest ładniejszy lot walki, log walki, czyli po prostu w oknie walki, gdy bierzemy z kimś PvP, mamy podświetlone, że na przykład wszedł tam dotyk, to mamy na zielono, bodajże to, że wszedł tam ogłuszenie, to nie na czerwono i tak dalej, tak dalej. Także mamy wyróżnione te najważniejsze elementy naszej walki. Z przeciwnikiem. Jest pewnie jeszcze wiele dodatków, które moglibyśmy tutaj jakoś zawrzeć w tym filmie, aczkolwiek ja używam tych i na co dzień na moją grę taką szukającą Herosów, trochę ekspiącą i, i troszkę stającą na dwójkach, czy biorącą PvP, zupełnie to wystarcza. Także ja niczego więcej nie używam. Prosiliście długo o taki film z dodatkami, także już on na kanale jest. Dużo zdrówka dla Was, trzymajcie się, cześć.